Na kuli ziemskiej są rośliny. Nasza cywilizacja jest cywilizacją roślinną. Wszystko, co mamy, zawdzięczamy temu fenomenalnemu, nie do końca zrozumiałemu procesowi fizycznemu, który się nazywa fotosyntezą. Ja wiem, że Kelvin dostał Nagrodę Nobla za wyjaśnienie, jak to tamte fotony robią, ale energetyka tych procesów nie jest do końca wyjaśniona. Ja tutaj mam taką skrótową tabelkę, taki opis, jak to się, prawda, odbywa. No ale w każdym razie, proszę Państwa, proces jest taki. Fotony najlepiej przerabiać na zużywaną przez nas energię nie przy pomocy baterii fotowoltaicznych czy innych high-tech urządzeń, a przy pomocy roślin. I całą energię, którą my zużywamy w tej chwili, czy tą energię, którą kopiemy w postaci węgla, czy tą, którą zużywamy w postaci ropy naftowej, czy tą, którą będziemy za państwa pewnie życia, już nie za mojego, ale za państwa życia ropę, będziecie państwo kupowali benzynę na stacji, która będzie nie wykopywana z piasku na Bliskim Wschodzie, a wytapiana z łupków bitumicznych nad rzeką Atabaski i wtedy oczywiście problemy polityczne na Bliskim Wschodzie przestaną być istotne, ponieważ źródło energii się przeniesie. Państwo pewnie wiedzą o tym, że właśnie nad rzeką Atabaska i w ogóle w północnej Ameryce, również w dolinie rzeki Colorado, gdzie są łupki bitumiczne, są naprawdę zmagazynowane ilości ropy naftowej, które są kilkakrotnie większe niż cokolwiek było kiedykolwiek w Arabii Saudyjskiej. Nad rzeką Atabaska w Forcie McMurray jest kopalnia ropy naftowej, tak bym to powiedział, operowana przez firmę Syncrude. Zresztą większą część technologii firmy Syncrude wydobywania ropy naftowej tamże opracowali polscy inżynierowie. Otóż procedura jest dosyć prosta. Jedzie koparka. Koparka, tak jak w Bełchatowie, kopie piasek, wsypuje ten piasek do garnka. Ten piasek jest z ropą naftową, gotuje ten piasek. Jak się gotuje piasek z ropą naftową, to ropa naftowa się z tego piasku wydobywa. Tą ropę naftową, tak jak się szumuje marmoladę, jak się gotuje dżem, prawda, zbiera się chochlą z góry, a reszta zostaje. Zostaje czysty piasek, a mamy świetną ropę. Pech tylko polega na tym, że piasek z ropą naftową, to jest takie zadanie z fizyki materiałów porowatych, jak jest piasek, który jest ropą naftową, to on zajmuje mniejszą objętość, niż jest, kiedy jest czysty. W związku z tym, jak się wykopie tą dziurę, to dostaje się dwa razy więcej piasku. No i to jest oczywiście problem ekologiczny, ponieważ nie wiadomo, co z tym piaskiem robić, no bo dziura ma objętość V, dostajemy 2V piasku, więc zostaje nam V piasku, z którym coś musimy zrobić. Nie bardzo wiadomo, co z tym piaskiem, nie V-em robić. I w związku z tym to jest pewien problem produkcji tej energii. Poza tym w Forcie McMurray jest koszmarnie zimno. Jak jest zimno, to inżynieria jest skomplikowana. Ja byłem w Forcie McMurray i oglądałem te koparki. Każda śruba musi być 4 razy większa niż potrzeba, żeby się dało odkręcić w rękawicach, jak jest 50 stopni mrozu. W związku z tym jest olbrzymi inżynieryjny problem wydobywania tego. Jest jeszcze gorzej z tym tak zwanym łupkiem bitumicznym, który jest w Colorado, prawda? To państwo wiedzą, że był tam ten farmer, co sobie zbudował chałupę tam nad rzeką Colorado i takie były piękne, kolorowe skały, w związku z tym odłupał takie kamienie, zbudował sobie kominek, zaprosił przyjaciół, no, zapalił kominek i spalił chałupę. I w ten sposób odkryliśmy łupki bitumiczne. Także my ta cała energia, te łupki bitumiczne, ten piasek nad rzeką Atabaska i ta ropa naftowa i ten węgiel, to wszystko jest, proszę państwa, przerobiona stała słoneczna przez rośliny. I na dole jest taka napisana liczba, najbardziej taka uśredniona po całej powierzchni kuli ziemskiej, przelicznik, ile stała słoneczna może wygenerować biomasy, to jest mniej więcej 80 gramów na metr kwadratowy. I to, że my mamy w tej chwili energię, to jest to, że my zużywamy czas. Ponieważ ta energia słoneczna w niewielkiej ilości, te 80 gramów użytecznej biomasy na metr kwadratowy, była produkowana przez miliardy lat. I ona się siedzi teraz w tych kopalnych, ale ona się w tej chwili tak samo odtwarza. To nieprawda, że ropa naftowa nie jest. Gdybyśmy mieli trochę czasu
to byśmy sobie odtworzyli tą ropę naftową. Pech polega na tym, że nie mamy. I tą liczbę warto pamiętać, 80 gramów na metr kwadratowy. Bo to mówi, że gdybyśmy chcieli zastąpić produkcję energii na kuli ziemskiej przez produkcję roślinami, to zabraknie nam powierzchni Ziemi. Wspomniany już przeze mnie Kelvin, ten człowiek, który dostał Nagrodę Nobla za fotosyntezę, miał kiedyś taki wykład, ja nawet byłem na tym wykładzie, ponieważ w Ameryce Południowej rosną drzewa, które mają taką dziwną własność, że jak się wywierci w nich dziurę, to się leje z nich praktycznie nafta. I Kelvin nawet pokazywał na filmie, jak podchodził do takiego drzewa, wywiercał dziurę, postawiał taki kubeł, lała się ta nafta i on ją potem wlewał do swojego Land Rovera i odjeżdżał. Problem polega na tym, że jak się mówi o hodowli roślin, to mówi się o powierzchni, która jest potrzebna, żeby te rośliny hodować. No i żeby zaspokoić potrzeby energetyczne tego najbardziej energochłonnego społeczeństwa na świecie, czyli społeczeństwa amerykańskiego, Kelvin wymyślił jednostkę powierzchni i tą jednostką powierzchni była Arizona. Powierzchnia stanu Arizona. No i żeby tak hodować tych roślin, żeby nam starczyło tej energii, to trzeba było mieć taki 10 do 7, 10 do 11 Arizon. Prawda? To jest mniej więcej skala. I to jest, proszę Państwa, również problem mój wieczny ze specjalistami od ekologii. Bo oczywiście można produkować tą naftę. Tą naftę, prawda, przy pomocy tych roślin. Tylko nam nie starcza powierzchni. Drugi problem z tą energią. Skończyliśmy już ją produkcji. Poza tym, proszę Państwa, my tej energii to mamy na lata. Niech Państwo nic nie wierzą, co piszą w tych gazetach, że zabraknie. Jak w połowie lat 60. pierwszy raport rzymski się ukazał. Była taka grupa intelektualistów, która napisała raport rzymski, że tu katastrofa się zbliża, bo nam wszystkiego zabraknie. I tam napisane było, że w 90 roku już nie będzie kropli benzyny na kuli ziemskiej. Ja nie wiem jak Państwo, ale ja się po wykładzie wybieram kupić mojej żonie benzynę. To w pobliskiej stacji benzynowej i się nie boję, że jej nie będzie. Właściwie jest taka reguła kciuka, którą mają specjaliści od ropy naftowej. To jest taka, że ilość udokumentowanych źródeł ropy naftowej, nadających się do wydobywania, jest proporcjonalna do ilości ropy naftowej już zużytej. I ona rośnie z roku na rok. My mamy udokumentowane źródła ropy naftowej na nie wiem ile lat. Problem jest oczywiście, że one na ogół z rządzeniem złego losu są w dziwnych takich miejscach jak Irak, Arabia Saudyjska i takich gościnnych krajach, gdzie bardzo przyjemnie można sobie prowadzić działalność gospodarczą. Podejrzewam, że prowadzenie działalności gospodarczej tam jest nawet nieco bardziej utrudnione niż w Polsce, choć to sobie trudno wyobrazić. Także, proszę Państwa, problem jest nie w ilości energii, a w tym, że żebyśmy zużywali tą energię, musimy ją w jakiś sposób zmagazynować. I tu zaczynam od samochodu elektrycznego. Taki samochód elektryczny normalnej konstrukcji, taki lepszy Melex, to na to, żeby przebyć 160 kilometrów przy mocy akumulatorów wołowiowych, a tylko takie są ekonomicznie uzasadnione, takie, co mamy w samochodzie, bo te wszystkie superakumulatory do tej pory to kosztują tyle, że już lepiej jest nająć sobie kogoś, żeby nas zaniósł na barana, niż kupować ten samochód. Otóż taki akumulator potrzeba 450 kilogramów. No to jest troszkę słabo użyteczna sprawa. W dodatku ten akumulator trzeba ładować przez kilka godzin. Akumulatory się długo, nawet głupi akumulatorek do telefonu komórkowego się ładuje trochę, prawda? No to będę, czy Państwo wiedzą, jak się oficjalnie nazywa akumulator elektryczny w Polsce? Naprawdę nie wiecie? Polski Komitet Normalizacyjny w 60-tych latach wydał oficjalną nazwę i to się nazywa naprądzone stadło. Oczywiście wiadomo skąd naprądzone, dlatego że akumulator się nie ładuje, tam się przepuszcza prąd elektryczny, więc się nie ładuje ładunkiem elektrycznym, tylko się przepuszcza przez niego prąd, więc się go naprądza. Czy naprądza, nie wiem, jak to mówić. Natomiast skąd stadło,
Nie wiem, próbowałem się dowiedzieć od mojego przyjaciela Henryka Wójca, bo on pracował wiele lat w Instytucie Normalizacji, ale on też nie wiedział. Ja myślę, że nikt nie wie, ale to jest oficjalna nazwa. Otóż, proszę Państwa, na pokonanie tej samej trasy samochód, taki zwykły samochód, potrzebuje tylko 15 litrów benzyny, mniej więcej, no i to waży około 13 kg i napełnienie taką ilością benzyny zbiornika zajmuje 2 minuty. Czy 3 minuty, prawda? W związku z tym trzeba rozumieć, że pojęcie problemem energii jest nie tylko, żeby była energia, ale również magazynowanie energii. No i fizycy oczywiście wiedzą, na czym to polega. Chodzi o to, że najlepiej magazynować energię jest w takiej substancji, w cudzysłowie, w której gęstość energii, czyli ilość energii na jednostkę objętości jest największa. I dramat energii elektrycznej polega na tym, że my energii elektrycznej nie umiemy magazynować. Cała nasza fantastyczna nauka, od Steinmetza po dzień dzisiejszy, nie dała sobie rady z tym, żeby magazynować energię dostatecznie gęsto, żebyśmy mieli dużą gęstość energii elektrycznej. Natomiast oczywiście fantastycznie magazynuje się olbrzymią gęstość energii ma ropa naftowa. Każde nowe źródło energii, które wprowadzamy do masowego zużycia, zastępuje węgiel wodorem. Pierwsze spalanie, pierwszym źródłem energii tego człowieka z Cro-Magnon, czy tego Neandertalczyka, który jest mi bliski, ponieważ Neandertal to jest część Düsseldorfu i tam, gdzie kiedyś był właśnie ten to tam jest browar Gotzweilera, najlepsze ciemne piwo niemieckie, więc oczywiście to jest najbliżej mi mój serdeczny przyjaciel, ten Neandertalczyk, to on, proszę Państwa, palił drzewo. Otóż kiedy palimy drzewo, to w spalaniu drzewa stosunek węgla do wodoru jest mniej więcej 10 do 1. Potem spalanie drzewa, kiedy już wszystkie lasy w Anglii zostały wyrąbane, Anglicy się nauczyli kopać węgiel. I jak zaczęli spalać ten węgiel, no to stosunek, i to jest śmieszne, stosunek węgla do wodoru w węglu. To, państwo pamiętają, taki film był, jeden facet, co badał zawartość cukru w cukrze. Otóż ten spalana zawartość węgla w węglu to jest stosunek 2 do 1. W tej chwili paliwem przyszłości, tym, któryśmy powinni masowo palić, to są gaz ziemny, metan. Metan to jest stosunek węgla do wodoru jest 1 do 4. I koniec. Dalej już nie ma drogi. W przyrodzie nie ma związków chemicznych, których byłoby więcej wodorów na atom węgla niż w metanie. Finito, caputo. Nic więcej się nie da z tym fantem zrobić. Następny krok do przodu to w związku z tym będzie krok do gospodarki energetycznej wodoru. A wodoru, proszę Państwa, to u nas jest ile dusza zapragnie. W każdej rzece, w każdym morzu, wodór aż chlupie. Na każdy atom tlenu 2 wodory. Prawda? Jak idziecie Państwo nad Wisłą, to wodór w niej chlupie. Otóż tego wodoru mamy strasznie dużo. Ale my mamy histerię wodorową. Nie ma żadnego powodu, żeby już dzisiaj nie jeździły samochody z silnikiem wodorowym. Żaden problem, żebyśmy spalali wodór w samochodach. To żaden problem, kompletnie prostciutka sprawa. Problem polega na tym, że my się boimy wodoru, ponieważ wmówiono nam, że wodór wybucha, pali się i mniej więcej 3 razy do roku każda telewizja kablowa w kółko Macieju pokazuje film o katastrofie Hindenburga. Ten gigantyczny sterowiec, prawda, niemiecki, który pod Nowym Jorkiem, prawda, się zapalił i 36 osób zginęło. No film jest fantastyczny, wszystko jest fantastycznie. Pech tylko polega na tym, że z tych 36 osób to tylko 6 się spaliło, a 30 się zabiło skacząc. I najgorszą rzeczą, którą można zrobić w samochodzie czy w urządzeniu, w którym się zapaliłby wodór, to jest wychodzić z niego, ponieważ wodór pali się bardzo szybko, ma bardzo niską gęstość spalającej się energii. W związku z tym, jak się wyleje wodór na samochód, się zapali, to fuknie, puknie, błysnie. No może będzie trochę gorąco,
nieprzyjemnie, człowiek się wystraszy, ale w zasadzie ma dużą szansę do przeżycia. Znacznie większą niż jak się zapalić zbiornik benzyny w samochodzie. Ale z jakichś historycznych powodów gospodarka wodorowa jest opóźniona. W związku z tym, żeby nie wozić tych tub, prawda, z gazowym wodorem w samochodzie, wymyślono, że będziemy ten wodór magazynować. No i chodziło o gęstość wodoru. I tutaj, proszę Państwa, jest potęga fizyki. Ja w końcu jestem zawodowym fizykiem. Wodór ciekły ma pewną gęstość. Możemy umówić się, że gęstość wodoru ciekłego w warunkach normalnych jest 1. Zawsze mi wolno tak przyjąć jednostki, żeby to było 1. Otóż istnieją w przyrodzie takie metale, jak na przykład tytan, wanad, które mają taką dziwną własność, i właściwie powinniśmy w tej chwili poprosić profesora Skośkiewicza, żeby o tym mówił, bo Polska jest, Tadeusz Skośkiewicz jest jednym z największych specjalistów od tego, jakich ja znam. Otóż do wodoru, do takich metali można naładować tyle wodoru do środka, że gęstość wodoru w takim tytanie czy paladzie jest większa niż gęstość wodoru w ciekłym wodorze. No i w tym momencie fizycy wymyślili to fantastycznie. To my zamiast przewozić gazowy wodór w tych butlach, czy ciekły wodór, który by trzeba było chłodzić i tak dalej, będziemy magazynować wodór w tych metalach. I notabene w Instytucie Badawczym w Jülich pod Kolonią jeżdżą takie samochody, które mają takie zbiorniki, i tylko te zbiorniki kosztują majątek. Kosztują majątek, a poza tym, to są takie metale jak właśnie kadm, tytan i inne. To są metale, które... No i teraz, kto z Państwa jest za homeopatią, rękę do góry? To ja będę mówił teraz przeciwko Panu. Otóż po właśnie homeopaci cienią, że te metale takie ciężkie to są bardzo dobre. Powinniśmy tam go trochę mieć, bo jak tam za mało mam magnezu, śmego, owego, tego, to będziemy coś tam na zdrowie. Problem polega na tym, że wszystkie te metale są strasznie rakotwórcze. Na ogół tylko one są wybiórczo rakotwórcze. I na przykład ten metal, który jest podstawą dla technologii współczesnych baterii fotowoltaicznych, kadm, to jest bardzo silnie rakotwórczy, ale on wywołuje tylko raka prostaty. W związku z tym panie mogą być swobodne się czuć, ale panom to nie na zdrowie wyjdzie. Więc myślę, że prędzej czy później my będziemy żyli w technologii wodoru. Do tego nie ma wyjścia. My będziemy po prostu musieli zastąpić wszystkie paliwa kopalne paliwami wodorem. No i żeby ten wodór wytwarzać z wody, to jedynym w tej chwili znanym procesem jest proces elektrolityczny. A proces elektrolityczny wymaga energii elektrycznej. I wydaje się, że popadliśmy w pętlę. Żeby mieć dużo energii, potrzebujemy mieć dużo energii elektrycznej. A nie, proszę Państwa. Ponieważ my mamy źródło energii elektrycznej. My mamy powszechne, bezpieczne, ogólnie dostępne źródło energii elektrycznej, którego nie korzystamy, i tą źródłem energii jest energia atomowa. I o tym jeszcze za chwilę. Ciągle Państwo słyszą o samochodzie elektrycznym, prawda? Ja zawsze mówię, że samochód elektryczny jest bardzo tani. To, co w samochodzie elektrycznym kosztuje, to przedłużacz. Dlatego, że w jakiś sposób tą energię do tego samochodu trzeba doprowadzić. No i pokazałem Państwu, że ten akumulator się do tego nie nadaje. Ale, żeby Państwu pokazać, że mania samochodu elektrycznego jest z nami od zarania dziejów, jak to się mówiło, to pokażę Państwu najstarszą informację, jaką udało mi się znaleźć o wypadku samochodowym. 13 września 1899 w New York Timesie znalazłem informację. Śmiertelnie ugodzony przez samochód. I tu jest historyczna. Elektrycznie napędzany samochód, którym prowadził niejaki Arthur Smith, który został zresztą zaaresztowany, potrącił pana Blissa, który pomagał wysiąść jednej pani z powozu, no i został przejechany i zginął. To jest pierwszy wypadek, to jest pierwsza informacja o wypadku samochodowym, jaką mnie się udało znaleźć w New York Timesie. Oczywiście ja nie gwarantuję państwu, że to jest naprawdę pierwsza, ale no, już dalej nie miałem ani sił, ani środków, ani wiedzy, jak znaleźć starszą daną. W każdym razie jest to taka informacja.
Samochody na początku próbowano robić elektryczne, ale się to, proszę Państwa, z powodów tego przedłużacza nie udało. Ale ludzie walczą o ten samochód elektryczny i ciągle co kilka lat się pojawiają informacje na ten temat, jak to wspaniałe już zostało to rozwiązane. To jest sprzed kilku lat informacja pochodząca z firmy Arthur Little, to jest jedna z takich wielkich firm innowacyjnych amerykańskich, która stwierdziła, że opanowała proces zimnej elektrolizy, że potrafi wytwarzać... Na czym problem, proszę Państwa, polega? Trzeba mieć wodór do samochodu. Otóż największym, najlepszym, najlepiej byłoby, żebyśmy dzisiaj używali jako źródła wodoru benzyny. No bo w benzynie jest dużo wodoru, w tych wszystkich węglowodorach. W związku z tym, gdybyśmy zamiast tej niebezpiecznego wodoru, co to się go boimy, wozili tą bezpieczną benzynę i mieli jakąś taką elektrolityczną metodę, żeby bez zbytnie dużych baterii rozkładać tą, oddzielać wodór od innych, od węgla w benzynie i używać ten wodór, no to byśmy tą całą sprawę zrobili. No i Arthur Little ogłosił, że coś takiego zrobił, no i ma wtedy, tym, że potrafi z benzyny oddzielać ten wodór. To jest fantastyczne, bo to by oznaczało, że cała gospodarka ropy naftowej nie idzie pod młotek. Stacje benzynowe pozostają, samochody nadal będą kupowały benzynę, tylko będą miały wodorowy silnik. A jeżeli już byśmy mieli ten silnik, który będzie działał na wodór, to zamiast używać silnika spalinowego na wodór, możemy używać silnika elektrycznego na wodór, dlatego że mamy genialne urządzenie, znane od XIX wieku, pod nazwą bateria paliwowa, wymyślonego jako przypadek. Baterie paliwowe pan Gordon wymyślił jako zabawkę dla swojej córki. Otóż zrobił takie urządzenie i te baterie paliwowe są w tej chwili wykorzystywane jako zapasowe źródła energii na statkach kosmicznych. Są bardzo drogie, ale to są urządzenia, w których jak mamy wodór, to możemy bardzo czysto wytwarzać z olbrzymią sprawnością energię elektryczną. No ale niestety na razie tego nie mamy. Energii atomowej nie wykorzystujemy tak, jakby się mogli, głównie z powodów politycznych. I to zawsze mnie interesuje, jak to jest, skąd się biorą te gigantyczne budżety tak zwanych społecznych instytucji, które protestują przeciwko energii atomowej. Na przykład roczny budżet Greenpeace jest większy niż budżet wszystkich krajów afrykańskich za wyjątkiem Republiki Południowoafrykańskiej. Ja zawsze to zastanawiam, skąd się to bierze i to są te organizacje, które zwalczają energię jądrową. W związku z tym, czy mamy problem energii? Otóż w moim przekonaniu zupełnie nie. Otóż jest druga ważna wielkość fizyczna, którą z jakichś powodów w szkole się o niej nie mówi, ja nie wiem dlaczego. Mówi się o cieple, zresztą na ogół źle, ale się mówi. Tą wielkością jest entropia. Entropia to jest wielkość, co do której filozofowie stworzyli nie wiadomo ile różnych dzieł i pomysłów, a naprawdę to każdy z Państwa doskonale wie, co to jest entropia, bo uczył się kiedyś, że jak działa silnik, maszyna parowa, jeżeli przekazujemy pewną ilość ciepła, no to wystarczy tą ilość ciepła, tą przekazaną ilość ciepła, którą nazwałem literką delta Q, podzielić przez temperaturę, w której się to odbywa i ta wielkość to się nazywa zmiana entropii. Jak ciepło jest własne do pojęcia, to niby dlaczego lewa strona równania ma być filozoficznie trudniejsza od prawej? To już musicie się Państwo specjalistów od filozofii zapytać. Ja myślę, że dlatego, że oni ani jednej, ani drugiej nie rozumieją, a w szczególności znaku równości też nie rozumieją. Więc to jest ich wielki problem życiowy, ale ja się tym nie będę przejmował, bo to w końcu nie mój zawód. Otóż entropia, proszę Państwa, to jest jedna z najważniejszych wielkości rządzących istnieniem naszego świata. Otóż energia jest wielkością zachowaną, entropia nie. I w każdym procesie fizycznym, który się odbywa, czy to będzie ten wiatrak Mentos Freshmaker pod Grójcem, czy to jest silnik samochodowy, czy to jest kołowrotek, czy to jest taka maszyna, co sprzedają w telewizji Easy Step, żeby się odchudzać, prawda? Wszystko, cokolwiek Państwo wymyślą, to jest maszyna, która wytwarza entropię. Entropia nie jest zachowana. Człowiek wytwarza entropię. I problemem człowieka, i entropia jest szkodliwa,
Ponieważ im więcej entropii, tym gorzej się nam działa. Druga zasada termodynamiki nam mówi, że jak entropia, jeżeli układ będzie zamknięty, a w końcu wszechświat jest też pewnie w jakimś sensie zamknięty, to entropia w końcu może osiągnąć stan, kiedy będzie miała na maksymalną możliwą wielkość. I jak tą wielkość osiągnie, to koniec. Działalność, procesy fizyczne w jakimś sensie, dosyć tutaj ryzykuję to, co powiem, ale powiem, ustaną. I cała ta dyskusja, która się toczy na temat właśnie energii i tak dalej, powinna się zacząć od tego, że powinniśmy taki wykład jak dzisiaj poświęcić, żeby zrozumieć, co to naprawdę jest ta entropia. A tą entropię to łatwo jest zrozumieć. Jak państwo, ja nie wiem jak państwo, ale u mnie to zawsze się zdarza. Raz na jakiś czas ja robię porządek na swoim biurku, układam wszystko w takie równe stosiki, prawda? A potem, żebym nie wiem jak chciał, to po pewnym czasie znowu jest taki, powzrosła entropia. Otóż my mamy naprawdę problem z entropią. My nie jesteśmy w stanie uniknąć produkcji entropii. Powtarzam, druga zasada termodynamiki mówi, że my zawsze tą entropię będziemy produkować. I w związku z tym myśmy powinni wszystko, co można zrobić, żeby nie produkować głupi sposób tej entropii. Żeby uniknąć niepotrzebnej produkcji entropii. A fizyka i współczesna nauka nam mówi, że my możemy uniknąć niepotrzebnej produkcji entropii. Możemy, ale na to, żeby uniknąć tej głupiej nadprodukcji entropii, musimy znacznie więcej wiedzieć o procesach, które przebiegają. Musimy zajrzeć tym procesom, które towarzyszą działaniom maszyn cieplnych, silników elektrycznych, wszystkiego głęboko do wnętrza. Musimy zrobić dziś to, co zrobił z silnikami elektrycznymi na początku XX wieku Steinmetz. Musimy zrozumieć naprawdę, jak one działają. A to oznacza, że musimy się uczyć. Musimy powiększać naszą informację o tym, co się z nami dzieje. W związku z tym cywilizacja bez nadprodukcji entropii, a powtarzam, jakiekolwiek zużywanie energii ze Słońca, cała energia pochodzi od Słońca, to, co się dzieje, i to, co my robimy, to jest drobiazg. Cała przyroda również przerabia energię w entropię. Tylko przyroda robi to genialnie. Te rośliny, te jakieś głupie baobaby by się wydawało, czy cokolwiek, to one umieją przerabiać tą energię na entropię znacznie mądrzej niż my. To powinno być dla nas wyzwaniem, dla naszej inteligencji. Jak baobab umie, to chyba ja też powinienem umieć, nie? No. I to jest podstawowy problem, żebyśmy się nauczyli tak jak przyroda, jak rośliny, przerabiać energię na entropię. Są trzy podstawowe kroki, które musimy zrobić, żeby dojść do tego, żebyśmy żyli w cywilizacji nieprodukującej nadmiaru entropii. Edukacja powszechna i edukacja powszechna. I jeszcze jeden. Badania naukowe, ale nie naukowe. To znaczy, trzeba skończyć z wydawaniem pieniędzy na głupoty, a zająć się prawdziwym uprawianiem nauki. Ale niestety to baobaby są inteligentne. Czy ta kukurydza, czy groszek zielony, który potrafi tą energię ze Słońca w inteligentny sposób, z minimalną produkcją entropii zużyć. My tego nie potrafimy. I skutek jest tego, jak na tym ostatnim wiografie, że jak się popatrzy na budżet na 2004 rok, to już nic więcej państwu nie powiem. Ten rysunek, chyba cały mój stosunek do inteligencji twórców tego budżetu zawiera. Dziękuję bardzo.